Cześć, z tej strony Ghost Tomasz i witam Cię na moim kanale. A dzisiejszy film jest nietypowy, ponieważ po raz pierwszy na moim kanale będę gościł gościa, który odpowie mi na kilka pytań na temat prezentowanej gry, która będzie w tym filmie. Także nie przedłużając, przejdźmy do odcinka dzisiejszego filmu. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić kolekcjonerską grę karcianą NFT firmy Vulcanverse o nazwie Berserk. Berserk jest to gra, która składa hołd z mitami i tradycjami. I jest to gra strategiczna, gdzie jesteś wyposażony w talię kart, stworzeń, zaklęć, z których każdy ma określony atrybut, zdolność lub cel. Oprócz neutralnych pakietów startowych gracze mogą używać kart NFT, brać udział w pojedynkach online lub grać przeciwko botom. Można przywoływać karty za pomocą takich kryształów lawa, które odnawiają się w każdej turze i mają ustaloną skalę postępu. Można również zbierać te karty, handlować, tworzyć drużynę wojowników w strategicznej bitwie PvP, mieszając nowe zaklęcia i mnóstwo mocnych stworzeń pasujących do meta i Twojego stylu gry. Jako strategia turowa CCG tryb wieloosobowy jest elastyczny zarówno dla nowicjuszy, jak i ekspertów. Dzięki systemowi Persek pozwala graczom dopasować się w oparciu o ich umiejętności, utrzymując matchmaking konkurencyjny dla wszystkich. Połączenie z sezonowymi zmianami możesz zacząć planować i wygrywać kryptowalutę PYR w ciągu kilku dni od dołączenia. Oprócz trybu free to play z naturalnymi kartami i taliami startowymi, Berserk pozwala rozgrywać pojedynki przy użyciu NFT. Także to by było tyle wstępu. Jak już widzicie, możecie spojrzeć na stronie, że gra ostatnio ma ponad 12 tysięcy pobrań aplikacji, ma 200% wzrost graczy. No, jak widzicie, zakupy zrobione za ponad 250 tysięcy dolarów. Ale aby zrozumieć całą ideę Berserka i firmy Vulcan Forge, no to trzeba powiedzieć, czym tak naprawdę jest Vulcan Forge. Jest to studio, które jednocześnie stworzyło taki inkubator dla tych. Mają własną giełdę, mają własny marketplace do NFT-ków, również mają własną kolekcję tworzenia własnych NFT-ków z własnymi tokenami PYR i LAVA. Teraz tak, osoby, które rejestrują się na tym Vulcan Forge, zakładając konto, platforma tworzy dla Ciebie zestaw portfeli na blockchainach Ethereum, Polygon i VeChain. No i zamiast kazać trzymać, zarządzać klucami prywatnymi, platforma robi to za Ciebie. I usługą taką zarządzania tego ekosystemu jest firma Venlay, która właśnie, z której usług korzystają takie firmy jak Atari, Matic, więc tak to wszystko wygląda. Więc zakładając konto, mamy dostęp do całego ekosystemu Vulcan Forge, do takich gier właśnie jak Berserk, no i ta główna ich gra Vulcanverse, czyli ten RPG, który już w tej chwili można zacząć grać, ale na tą chwilę to jest jeszcze w powijakach, jak również Berserk jest w powijakach, ponieważ jest to wersja beta, ale to o tym może powie mój gość, który naprawdę system Vulcanverse i Vulcan Forge rozpracował na łopatki. I to właśnie w głównej mierze po rozmowach właśnie z moim gościem zdecydowałem się
wejść tutaj w ten projekt Berserk, jak ogólnie w całą platformę Vulkan Forge. Jak widzicie, jest to po prostu niesamowity kombajn. Jak widzicie, mamy tutaj te gry, mamy Marketplace, mamy Vulkan Dex, czyli własne farmy, stakingi, mamy Agorę. No i tak jak tutaj w MyForge mamy właśnie możliwość zdobycia tych tokenów lava, które potem będziemy mogli zamieniać na właśnie na ich ten główny token pyl. Obecnie na tą chwilę, jak możecie zauważyć, mam 700 punktów doświadczenia. Oczywiście, żeby móc zdobywać tą lawę i ją wypłacić na zewnętrzne portfela, twórcy no tutaj po prostu niesamowicie podeszli do tematu. Ponieważ żeby zacząć wypłacać, trzeba zdobyć 10 tysięcy punktów doświadczenia, żeby móc zacząć wypłacać ten zdobyty token lava. No ma to na celu to, że osoby z grubymi portfelami, które będą chodzić spekulacyjnie, no nie mieli przewagi nad zwykłymi graczami, że ktoś kupi sobie po prostu ten i będzie po prostu czerpał korzyści z tego. Nie, tutaj po prostu trzeba grać, tak? Czyli no, platforma jest zdecydowanie stworzona dla graczy, no i taki ma cel. Oczywiście na tą chwilę nie chodzi jeszcze Marketplace i ten, bo jak wiecie, ostatnio był atak hakerski na tą platformę. Tu jak możemy wyczytać, zostało skradzionych 96 kluczy prywatnych, gdzie zostało skradzione ponad 140 milionów dolarów. Jak sobie poradzili z tym twórcy? Oczywiście potwierdzili, że oddadzą wszystkie pieniądze skradzione graczom. I tak jak tutaj możemy wyczytać, 96 portfeli zostało zaatakowanych, które zawierało 4,5 miliona PER o wartości 140 milionów dolarów. To jest 9% całkowitej podaży tokenów projektu, a 23 w obiegu. Więc naprawdę gruby atak. Ale jak widzicie, tutaj twórcy wzięli na siebie, na klatę to, że zostały skradzione te pieniądze. Oczywiście cały czas tutaj badają sytuację. Bardzo ciekawy artykuł, bo prawdopodobnie namierzą go, bo część tych tokenów skradzionych wylądowały na giełdzie, gdzie musiał wypełnić KYC, czyli prawdopodobnie dowiedzą się, kto to jest. Więc jak widzicie, dość prężnie działają. Jak to się odbiło na cenie? Vulkan Forge w momencie nagrywania tego filmu jest 19 dolarów za sztukę. Ten atak odbył się mniej więcej bodajże 18 grudnia. Jak zobaczcie, spadł do 15, ale jak już widzicie, już się podnosi, więc naprawdę no tutaj podobno społeczność jest mega, mega zaangażowana w cały ten projekt, o czym zresztą opowie mój gość. Także może nie przedłużając dłużej moich tych wywodów, zapraszam Was na rozmowę z moim gościem. Okej, okay. Tak jak wspomniałem na początku filmu, w filmie dzisiejszym zaprosiłem tutaj naszego gościa Krzysia. Cześć Krzysztof, dzięki w ogóle za to, że zgodziłeś się wystąpić. Dzięki w ogóle na to, że zgodziłeś się wystąpić. Zaproszenie. Nie ma za co. Krzysztof jest naszym ekspertem na Discordzie, więc jeżeli macie jakieś pytania na temat Vulkan Versa, to śmiało uderzajcie do naszego Discorda, bo naprawdę jego wiedza po prostu mnie przerasta, więc naprawdę od niego dowiecie się wszystkiego na temat tego. Krzysiu. Dzięki, zapraszam bardzo na Discord. Krzysiu, no to zaczynając może te pytania, no to może kilka słów o sobie. Kiedy się zacząłeś interesować kryptowalutami, kiedy się zacząłeś interesować play to earn, czy w ogóle, czy grami się w ogóle interesowałeś? Kilka słów o sobie może powiedz na początku. Tak, tak. No to słuchaj, ja kryptowalutami się zainteresowałem jakiś rok temu w sierpniu. Całkiem przypadkowo, jak to zwykle bywa.
Rozmawialiśmy z kuzynem o czymś tam, on nagle powiedział, że Bitcoin jest po 10 tysięcy. Mówię, kurde, jak coś może wirtualnego kosztować tyle pieniędzy? No i się zacząłem to interesować. Od tego czasu piłuję cały czas jakieś filmiki na YouTubie, uczę się o kryptowalutach jak najwięcej. Oczywiście tam zacząłem od różnych YouTuberów. Pod koniec roku 20 trafiłem na kryptoekipę. Zacząłem was obserwować i tam się zetknąłem u was właśnie po raz pierwszy z projektem NFT. Chodzi o sandboxa. Niestety na żadną wyprzedaż działek w presale nie udało mi się załapać. Natomiast w międzyczasie też dołączył do was Daniel i widziałem wywiad Maćka z nim. Postanowiłem do niego napisać, pogadaliśmy trochę, doradził mi też właśnie, jakie tam gry ewentualnie można by było spojrzeć. I jedną z tych gier był właśnie Vulkan Forge, który też właśnie zainwestowałem, kupiłem działkę, zostawiłem to, nie interesowałem się przez jakiś czas, czekałem na jego research, bo liczyłem, że w końcu to zrobi. Męczyłem go dosyć ostro. Ale no nie miał czasu, za dużo projektów tam miał na głowie, więc tak koło lipca, sierpnia postanowiłem się sam za to wziąć. Wszedłem na Discorda Vulkan Forge. No i tam przede wszystkim zaskoczyła mnie społeczność, która przyjęła mnie z otwartymi rękoma i łopata logicznie, krok po kroku wszystko wyjaśniła. Czyli bardzo fajnie z ich strony, czyli team, uważasz, że team jest bardzo, bardzo taki do ludzi, tak? Do graczy, do... Ten właśnie główny CEO, Jamie Thompson, on do tej pory, mimo że codziennie 2000 nowych użytkowników przybywa, to on jest codziennie na Telegramie i na Discordzie i odpowiada na najprostsze pytania ludzi, którzy dopiero co się przyłączają do gry. Czyli bardzo, bardzo, Także. bardzo, bardzo ciekawe z ich strony. No i no moim zdaniem no, to świadczy o tym, że team podchodzi bardziej społecznościowo niż typowo, żeby kasa wyciągnąć od graczy. Tak, dokładnie. No i tak jak mówię, na jakiekolwiek pytanie mnie zadasz, od razu dwie, trzy osoby odpowiadają już właściwie po sekundzie, dwóch, także to mnie bardzo ujęło. No poza tym przede wszystkim ekonomia całej gry i to, co sobą reprezentują. Przejdziemy do tego dalej w dalszych pytaniach, bo na pewno rozwiniemy ten temat. Może tak, Tak, no. no dobra, to kolejne moje pytanie. Vulkan Force, jakbyś mógł opowiedzieć w kilku słowach, no, czym to jest w ogóle, jak to się je, na czym to będzie polegało, bo tak naprawdę w tym filmie omawiamy Berserk, jedną grę z tego całego ekosystemu, a no, ekosystem będzie mega rozbudowany, tak? Dokładnie tak jak mówisz. No to Vulkan Forge to jest przede wszystkim nazwa studia gamingowego i głównego projektu, czyli właśnie tego, o którym mówimy. Bo najpierw to było studio, które produkowało gry, później weszli w blockchain, połączyli te dwie rzeczy i powstał ich największy projekt, który również nazwali Vulkan Forge. Jest to cały ekosystem złożony właśnie z kilku gier, przy czym najważniejszy jest Vulkanverse. To jest taka gra MMORPG, gdzie kupujemy landy, możemy stake'ować tokeny na tych landach, możemy wydobywać materiały, szpiegować, wykonywać misje. No tak jak w takich grach takie rzeczy się robi, no to normalnie możemy to robić w tej grze. I drugą grą właśnie najważniejszą na ten moment to jest Berserk. Jest to gra karciana, bardzo popularna. Na tą chwilę właściwie chyba nawet więcej osób w to gra, no bo do tej pory też nie było możliwe dla każdego wejście do gry Vulkanverse. Musimy też pamiętać, że obie te gry są jeszcze w wersji beta, więc to nie są jeszcze końcowe produkty. No rozumiem, rozumiem. No, fajnie, fajnie to wprowadziłeś tutaj w kilku zdaniach, więc może przejdźmy do następnego pytania. Pyrrava, dwa tokeny, które w tym ekosystemie funkcjonują. Czym się charakteryzują, jakbyś mógł określić, czym jest Pyrr, czym jest Lava, no i jak to będzie się zarabiało, grając właśnie w gry.
Tak, no to Pyr i Lava to są dwa podstawowe tokeny oparte na blockchainie. Pyr to jest ten pierwszy, najważniejszy i za niego kupujemy działki, kupujemy karty NFT, kupujemy wulkanitów, kupujemy inne przedmioty NFT z innych gier, bo mamy do dyspozycji marketplace. Natomiast Lava to jest taki token wewnętrzny gry, który zdobywamy grając w grę, wydobywając materiały, grając właśnie w Berserk mecze. No tylko tak jak mówiłem, jest to wersja beta, więc jeszcze stricte tego zarabiania Lawy nie mamy. Na razie możemy zdobywać tylko punkty XP. Mm-hmm. Czyli to jest tak jakby w formie takiej na razie zdobywamy ten i potem te XP prawdopodobnie będą zamienione na lawę? Czy jak to? Źle to rozumiem? Czy... Znaczy będziemy równocześnie zdobywać XP i lawa. Mm-hmm. Tylko na tą chwilę, to... na tą chwilę obecnie zdobywamy tylko XP, tak? Tak, tak. Tylko żeby tą lawę wymienić później na tokeny pery albo w inny sposób wypłacić, no to będziemy potrzebować 10 tysięcy punktów XP, także tak czy siak warto już to XP w tej chwili zbierać. Natomiast jeżeli chodzi o zarabianie lawy, to już jest to bardzo, bardzo blisko. Opóźniło się to ze względu na atak hakerski, który mieli niedawno i musieli po prostu przenieść część pracy na przenoszenie serwerów, na tworzenie nowego systemu portfeli, a także robią w tej chwili fork tokena, tak, żeby ten skradziony stał się bezużyteczny dla hakera. Rozumiem. Okej, okay. Czyli kolejne pytanie, Berserk. Ile trzeba włożyć, żeby zacząć grać? Czy można po prostu zacząć grać, nie wkładając żadnych pieniędzy? No i jak mogą się przedstawiać zarobki? Czy już jakoś się przedstawiają zarobki? Czy już jakoś zarobiłeś na tej grze? No udało mi się coś tam zarobić, natomiast... Przede wszystkim nie trzeba mieć żadnego wkładu własnego. Dostajemy do dyspozycji podstawową talię, wybieramy ją sobie z takich podstawowych kart. Tu od razu powiem, że najlepiej ją właśnie wybrać samemu, bo ta, która jest w grze dostępna jako taka no, podstawa, tak, to do niczego się nie nadaje. Zresztą na moim kanale jest filmik, jak taką podstawową talię kart stworzyć, tak? Co chciałem powiedzieć? Co ja tu chciałem jeszcze powiedzieć? A, co można zarobić? Jak można zarobić? No tak jak mówię, będzie można zarabiać te tokeny lawa. Za każdy 10 XP będziemy otrzymywać jedną lawę, ale do tej pory największe zarabki w Berserku otrzymywało się w turniejach i tak zwanych ligach. Najbliższa liga na przykład będzie miała miejsce od nowego roku, będzie trwała 3 tygodnie i 3 pierwsze miejsca, no to tak mniej więcej nagrody podejrzewam, że będą się wahały od 3000 za trzecie miejsce do 10-11 tysięcy za pierwsze dolarów. Natomiast no oczywiście w kartach NFT nie. Czyli okay, rozumiemy, tak. że no żeby ten... Dobrze, i tutaj fajnie powiedziałeś, no bo kolejne moje pytanie, gdzie takie karty możemy zakupić, czy takie sprzedaży tych kart występują jakieś, no bo tak wiemy, że Berserk tak. Teraz ma drugi sezon kart, ale czy no, gdzieś to można kupić, czy można od kogoś odkupić, jakbyś mógł to rozwinąć? No tak, ten sezon, który nadchodzi, to właśnie będzie podzielony na 3 ligi. Pierwsza liga to jest taka najbardziej podstawowa i tam będą wszyscy użytkownicy, którzy nie mają płatnych kart oraz ci, którzy mogą używać kart płatnych z poziomu podstawowego. No i tak mają oczywiście przewagę nad tymi, którzy takich kart płatnych nie mają.
No ale jest ten jakiś podział, że mając dużo silniejsze karty, nie mogą ci silniejsi gracze grać w tej niższej lidze, tak? I w sumie jest też na odwrót, nie mając jakichś tam spełnionych warunków, do tej wyższej ligi też się nie możecie dostać. Wiadomo, no jeżeli ktoś ma podstawowe karty, nie wejdzie do tych wyższych, to gdzie już ludzie korzystają z NFT, tak? Także no, ja na początek proponuję jednak nauczyć się grać jak najlepiej tymi kartami, które są do dyspozycji, bo takie sensowne karty, żeby można było coś powiedzieć, że coś dają, no to myślę, że tak od 2 do 3 tysięcy dolarów za jedną. A przydałoby mi się mieć co najmniej dwie. Czyli i rozumiem, że te karty kupujemy za token PIR. Tak, na markecie, który niestety w tej chwili w związku z tym atakiem Atakiem. hakerskim jest wstrzymany, także nic nie możemy kupować ani sprzedawać w tej chwili. Na dniach się to wszystko rozstrzygnie i znowu będzie market wznowiony. Ale tu jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, że oprócz lig, co jakiś czas zorganizowane są turnieje, w których każdy gracz ma do dyspozycji tylko podstawową talię. Czyli nie trzeba mieć żadnej płatnej karty i Czyli wszyscy będzie mają równe turniej, szanse. czyli turniej będzie osobny taki jakby turniej dla osób z tej podstawowej talii kart, Tak, tak? 2 razy w roku są mniej więcej takie turnieje. I w tych turniejach też można wygrać nagrody o wartości właśnie od tak 3 do 15 tysięcy dolarów. Wow, no to Także no. czyli tak jak mówisz, Krzysztof, no dobrze jest teraz wejść i ćwiczyć, bo po prostu jak będzie taki turniej, to można się podszkolić ładniej. Można Można zająć coś znaleźć. konkretne miejsce. W ogóle polecam zainteresować się całym ekosystemem, bo często są również jakieś loterie, konkursy. Trwa w tej chwili konkurs na największą ilość referali. To znaczy wszyscy, którzy się na przykład zapisaliby z mojego linka i zajęlibyśmy jakieś miejsce punktowane, że dostalibyśmy jakąś nagrodę, no to ta nagroda będzie rozdysponowana pomiędzy tych, którzy z tego mojego linka referencyjnego weszli do gry i zdobyli 200 punktów XP. Dokładnie. Oczywiście ja tutaj wspomnę, że pod tym filmem będzie link Krzysztofa do zapisywania się właśnie do ekosystemu, do samej gry Berserk, jak również zapraszam na naszego Discorda. Tam Krzysztof odpowiada na wszystkie wasze pytania. Tutaj mamy zakładkę Metaverse Vulkan Forge, więc naprawdę Tak. Krzysztof, czy prywatnie, Zapraszam, czy nawet tam. bo ten ekosystem jest naprawdę dużo, dużo bardziej złożony i tutaj nie jesteśmy w stanie no, procenta powiedzieć tego, co tam jest do dyspozycji. Dokładnie. Również zapraszam na jego kanał Okiem Grizzly'ego. Mam nadzieję, że będzie tworzył jakieś nowe ten. Zostawcie Krzysztofowi jakieś subskrypcje, bo naprawdę chłop ogarnia niesamowicie ten system, dlatego jest u mnie na kanale w tym właśnie filmie. Krzysztof, masz coś jeszcze do zadania? Bo limit moich pytań się wyczerpał na temat. Mogę tylko dodać jeszcze, co w najbliższym czasie nas czeka w całym tym ekosystemie Vulkan Forge. No to mają w planach przede wszystkim swój blockchain carbon free, co jest ostatnio modne. To znaczy, za każde 20 transakcji będzie sadzone jedno drzewo. Mają wykupione 70 tysięcy akrów ziemi gdzieś w Hiszpanii i dzięki temu po prostu no jest to neutralny na technologia dla środowiska, tak? No to fajna inicjatywa. Co tam jeszcze? No oczywiście nowe misje w grze Vulkanverse, Liga Berserk, to już mówiłem. A i mają w planach jeszcze 4 nowe metaversy, w których też będą ziemie do sprzedania oraz będą airdropy tych ziemi, tych landów. Te landy będą mniejszą użyteczność miały, bo nie będzie można na nich stakeować tokenu PIR. Ale swoją wartość na pewno również będą miały, więc można się tym zainteresować. Tym bardziej, że teraz będzie airdrop nowego metaversu
Troja się nazywa. Dla wszystkich tych, którzy już mają jakąś ziemię Vulcanverse, albo mają na koncie 1000 pyr. Także jeżeli kogoś na to stać, to no, może się też tym zainteresować. No. Jasne. Myślę, że taka ziemia też około 100-150 pyr będzie warta. No. Dokładnie. Dobra, dzięki Krzysztof za tą rozmowę. Oczywiście zapraszam na jego kanał, zapraszam na nasz Discord. No i co? No i zostawcie mu subskrypcję. Jeżeli wam się ten film spodobał, zostawcie również mi subskrypcję, zostawcie jakiś komentarz i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć Krzysztof. Cześć, dzięki. Trzymajcie się, hej.